Podczas jednej z sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach radnym został przedłożony projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w organizacji ruchu drogowego na deptaku w ciągu ulicy Katowickiej. Proponowane rozwiązania miałyby ograniczyć ruch kołowy na deptaku, a także praktycznie wyeliminować możliwość parkowania samochodów. Wśród wnioskowanych zmian było również przeniesienie postoju taksówek na ulicę Kubiny. Jak mieszkańcy i taksówkarze zapatrują się na te koncepcje? Jakie zmiany należy wprowadzić, by deptak spełniał swoje funkcje dla pieszych? Czy przeniesienie postoju taksówek to dobry czy zły pomysł? Między innymi o to zapytam dziś w programie Z mikrofonem przez Świętochłowicę. Proszę pozostać z nami. Co pan sądzi o pomyśle przeniesienia postoju taksówek na ulicy Kubiny? Po prostu wielki niewypał. Tyle. Czyli byłoby to utrudnienie, mogłoby też spowodować jakieś straty. Dla klientów, dla osób po prostu starszych, schorowanych, niepełnosprawnych. Po prostu we wszystkich miastach łączy się tramwaje, autobusy, taksówki. W naszym mieście wypadł pomysł, żeby to rozdzielić. Niech klient po prostu się martwi, nie przyjedzie mu tramwaj, niech leci na koniec miasta na taksówkę. Bzdurny pomysł. A w ogóle jako pan, jako taksówkarz, czy uważa pan... 40-letni. 40-letni. W tym mieście. W Świętochłowicach. Czy pan uważa właśnie, no tym bardziej może się pan wypowiedzieć na ten temat. Czy w ogóle jakieś zmiany w organizacji ruchu na ulicy Katowickiej powinny zajść? Wie pan, to jest po prostu... nic się nie zmieni w tym, tak. Jeżdżą tramwaje, nie ma na to siły. Jeżdżą autobusy, nie ma na to siły. Więc po prostu kogo trzeba wyrzucić? Taksówkarzy. Ograniczyć po prostu ruch wszystkich tych, którzy przejeżdżają przejazdem, jak się to mówi. Mhm. I też na przykład dostawców, którzy parkują pod sklepami na przykład? Wie pan, w Chorzowie to jest rozwiązane na zasadzie zezwoleń. Tak. Ktoś po prostu jest dostarczycielem towaru, to ma zezwolenie. A mało tego, idzie to sprawdzić. Jeżeli ktoś jest zatrzymany przez straż czy przez policję i mówi, że dostarcza towar, no to po prostu wystarczy sprawdzić jego dokumenty. Musi mieć fakturę, że wiezie towar, a nie powiedzieć po prostu, bo ja tu jadę do sklepu, a potem przejeżdża dalej. Kwestia jest tylko po prostu władz, które po prostu pilnują tego i jest to do załatwienia. Tu jest zakaz wjazdu, tu raczej nie mogą. Ci co w sklepach tylko stawiają samochody, a tak jest wszystko okej. Okay. No tu taksówki też muszą być w Świętochłowicach, nie? Nie znam tematu, muszę się po prostu... Ja uważam, że nie powinno się parkować tutaj aut, bo no nie ma miejsca. Natomiast ruch jakikolwiek, rowerowy jedynie może zostać, bo tak jest przeznaczenie tego deptaku. Gdzie mają parkować? Tu nie ma gdzie parkować. No jeżeli są sklepy, to muszą być jakieś samochody dostawcze są. Ale czy na przykład powinno być to ograniczone do jakichś konkretnych godzin, na przykład porannych, kiedy mogą tak, tutaj... Tak, porannych, głównie porannych właśnie. A na przykład po południu już, żeby odjechali po wyładowaniu towaru? No bo po południu w zasadzie już nie ma takiego ruchu, także może też na przykład po godzinie tam 16 albo... Bo musi towar dostarczyć, a parkować za całe co stąd, to powinni być przeniesieni. Hulajnogów elektrycznych, bo to się nie, to unajadą jak dziki, te hulajnogi elektryczne. Pani jak uważa? Tak samo. Tego się boję. Bo oni jadą bez ograniczenia. Te hulajnogi elektryczne, to jest prawda. Nie dostaje szaleństwo. Wiadomo, przyjedzie towar, wyładuje i powinien odjechać, nie? A nie stać. Bo przykładowo ci ludzie też nie mają źle. Bo kto ma samochód, gdzie on postawi ten samochód, nie? No powinni gdzieś jakieś parkingi im tu zrobić, nie? Albo na podwórkach, bo faktycznie ja bym tu nie chciał mieszkać. Bo ja lubię samochód, jak jest, to jest przed domem i stoi, nie? A nie gdzieś postawić go na trzeciej ulicy czy na czwartej. Bo dzisiaj wiadomo, no tam uszkodzą lusterko. Ale dostawcy powinni wyładować towar i odjechać. To oczywiście, bo taksówki powinni tak zostać. To jest centrum miasta, chociaż to nie jest, kolega się zawsze z nim śmieje, zbyt ja go do... Kajmy, to jest rynek ze Świętochłowicy, bo by tu jest... No trudno znaleźć. No trudno znaleźć, raczej ja zawsze gadam, centrum to jest tu, nie, ta końcówka, nie? Bo jest dobrze, samochody nie jadą tędy, bo jest ograniczenie, tam jest zakaz wjazdu, można dookoła dojechać, bo ja też jeżdżę, a taksówki też mogą być. No dostawcze to muszą stanąć, tak? To nie ma innej opcji, żeby... Ale oni... powinno może to zostać jakoś ograniczone do jakichś godzin konkretnych?
To raczej do południa, po południu raczej nie powinni tu już stać, nie? A, żeby po południu... Deptak raczej spacerowy, tak. Tak? Kiedy się zaczyna ten czas wolny, że tak powiem, po pracy, żeby tutaj, że tak powiem, była ta ulica drożna i przyjemnie się tutaj spacerowało? No ja jestem na emeryturze już dość długo, także mi to nie, w sumie też tak... No ale dokładnie... to tym bardziej spacery... No właśnie, to spaceruję. Zalecam. I rano, no, po południu rano też spaceruję, no ale raczej powinni tylko do południa te dostawcze, tak? No i ci, co mieszkają, to tak samo oni powinni tutaj, no nie wiem, czy tu, czy mają tam gdzieś tam u siebie z tyłu w budynku. Są ławeczki, są taksówki, jest tramwaj, jest wszystko, więc no, raczej nie. Stanek, autobus też jedzie dobrze, tak, że można wsiadać, jechać gdzie się chce. A odnośnie taksówek, właśnie padł taki pomysł, aby przenieść ich postój na ulicę Kubiny. Kubiny? Tak. Tam jest chyba za czasno, mi się wydaje, prawda? Ale tu jest ruch. Bo tam już i odpust przenoszą, no to jak? Tak, lepiej no. Jak tu są, to lepiej. Czyli tak jak jest, jest dobrze. Tak, jest dobrze. Wszystko wie, pod ręką, jak mnie do tramwaju, to do taksówki. Ja na taksówkę jadę. Postój nich jest, ale za dużo prywatnych stoi samochodów. Czyli ograniczyć to? Tak jest. W Chorzowie nie ma nic na głównej ulicy, a tu... To się też tyczy dostawców sklepów? Sklepy? Na przykład? Nie, sklepy nie. Którzy muszą dowieźć tutaj towar, na przykład chodzi mi o samochody dostawcze. Wjeżdżają ponad 2,5 tony tam jarzynowej, wjeżdżą taki 4-tonowy. Czyli to powinno zostać ograniczone? No jasne, no. Ale postój taksówek tutaj gdzie jest? Dzień tak jest, to jest dobre tu miejsce. Tutaj więcej osób korzysta z tej taksówek. Ci, którzy wysiadają z autobusu bądź z tramwaju, mają zdecydowanie bliżej, aniżeli dojść do ulicy Kubiny. To jest dobrze na tej katowickiej, na głównej ulicy, te taksówki. Mnie się wydaje, że tak. Ci taksówkarze to są lata, tak? Niech oni tu sobie są, kto im tu broni, no. Przecież oni nikomu nie zawadzają, nic, no. I zawsze człowiek wie, jak przeniesiecie to na Kubiny na przykład, to bez sensu by to było, no bo ludzie będą tu stać. Tu jest właśnie bardzo dobrze. Przy kościele dużo ludzi wychodzi w niedzielę z kościoła, to se na taksówkę siada i jest bezproblemowo, nie? I po co daleko chodzi? I sklepy są blisko, wszystko. No to... Bo tu jest pod ręką. Ludzie przyzwyczajeni. Tak, tak. I tu blisko do kościoła, nie, to ma tak być. Z jednej strony, no nie wiem, ludzie są przyzwyczajeni w tym miejscu, no ale... Lepiej tutaj. Ja, tak. Tak powinno być, że może już tu te taksówki by mogły być, nie? Bo to nie koliduje z niczym innym. No. Na te taksówki tu, że już każdy wie, nie trzeba szukać. Z przyzwyczajenia każdy tutaj trafi na taksówkę. Dobry by był pomysł ze względu na to, że tu jest taka główna ulica i tramwaje i autobusy, tutaj też busiki jeżdżą, to ten postój taksówek tam na tą drugą poprzeczną ulicę. Ale to może właśnie byłoby utrudnienie ze względu na to, że kiedy ktoś, powiedzmy, wysiada sobie z autobusu i chce na przykład wsiąść do taksówki, nie? No w tym przypadku tak. No ja tutaj mam na miejscu, bo jestem miejscowa, mieszkam bardzo blisko tutaj tego deptaka, także ja się nie orientuję w tych sprawach, ale jest busik, jest bardzo dobry pomysł, że ten busik jeździ na osiedle na Korea. To jest naprawdę bardzo fajna sprawa dla tych starszych osób, którzy tam mieszkają, tak? No, to jest rewelacyjny pomysł i oby tak było jak najdłużej ten busik, żeby tam jeździł. Większość osób, z którymi miałem okazję rozmawiać, jest przeciwna, a nawet często zdecydowanie przeciwna przeniesieniu postoju taksówek na ulicę Kubiny. A co do zmian w organizacji ruchu na deptaku w ciągu ulicy Katowickiej, można wywnioskować, że takie zmiany są potrzebne, ale na pewno przemyślane i naprawdę ułatwiające życie mieszkańców. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny program z mikrofonem przez Świętochłowice.